przynajmniej w tej konfiguracji. Trzeba by plecak fotograficzny większy do niego. No i pewnie jeszcze jakieś ze dwa case'y. Jeszcze mam statyw i kamerę. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do trybów inteligentnych. W tej chwili dron jest ode mnie mniej więcej około 6 metrów. Tryby inteligentne, jakie tutaj mamy, to jest Manual Flight, Dynamic Track, Tripod Track, Parallel Track, Viewpoint Orbit, Smart Orbit, Gesture, Precision Flight i Dual Stability. Jest tego trochę, przejdziemy w takim razie do pierwszego trybu, który nazywa się Dynamic Track. W tym trybie będziemy mieli śledzenie typowe. Tak jest. Mamy Smart nagrywanie. Recording. Przyjął pozycję mniej więcej na wysokości jakichś 3 metrów i jedziemy. Tak wygląda śledzenie w tej chwili. Idzie za mną. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zawrócę. Cofa się dość ładnie. Tam jest drzewo. Jeszcze raz. Teraz przejdziemy na dół. Zobaczymy, jak on się zachowuje na dole. Obniża wysokość. W drugą stronę. Hotel w tym trybie Dynamic radzi sobie bardzo dobrze, fantastycznie śledzi lecąc tyłem, czyli przodem do obiektu poruszającego się właśnie do przodu. Całkiem dobrze sobie radzi, zmienia wysokości zarówno śledząc za obiektem, jak i przed. I pod górkę, i z górki zmienia wysokości adekwatnie do tego, jak dany obiekt się porusza. Także jest naprawdę w porządku. Stop recording. Drugi tryb inteligentny nazywa się Tripod Track. Jest to nic innego jak nasz spotlight popularny. Zaznaczam siebie, zaczynamy nagrywać i jak idę, dron jest jak kamera security, ruchoma kamera. Kolejny tryb to jest Parallel Track i on tutaj nie zmienia kąta, czyli śledzi mnie pod tym samym kątem i utrzymuje ten sam dystans i ten sam kąt, jeżeli chodzi o położenie w stosunku do mnie. To, co mogę powiedzieć, zgubiłem go zdecydowanie i to dosyć łatwo, jeżeli chodzi o Parallel Track. I to, co jest charakterystyczne, słuchajcie, jeszcze to, co dostrzegam nagminnie, to jest fakt, że jeżeli przechodzimy do trybów inteligentnych, od razu mamy współczynnik kropu, dość duży, to nie jest mały współczynnik kropu. Następny tryb to jest Viewpoint, jak widzicie mamy tutaj linię na ekranie. Teraz jeżeli klikniemy
Nad linią dron zaczyna się wznosić. Go and start. Możemy określić mu prędkość. Start recording. W tej chwili mamy 6, 17. Dobra prędkość. Spróbujmy szybciej, maksa 36 na godzinę, to jest jego max, jeżeli chodzi o speed, jeżeli chodzi o możliwości. Dobra, zrobimy sobie to samo pod słońce, żebyście widzieli, jak wygląda zakres dynamiczny. Lecimy typowo pod słońce teraz. Tu mu kliknę. Go. I zasuwa. Zasuwa teraz 36 na godzinę, właśnie leci tutaj nad nami. Wystarczy. Jeżeli bym kliknął teraz poniżej, to on zaczyna się obniżać. Widzicie, zdecydowanie w tym momencie, jak kliknąłem poniżej tej linii białej, dron zaczyna nam się obniżać. Ok, zmienimy sobie prędkość. Zmienimy sobie nasz punkt na drzewko. Dobra, obniża się teraz już wyraźnie. 16-17 metrów przelatuje w naszych okolicach. 14 metrów, bardzo delikatnie się obniża. To jest to, jeżeli chodzi o viewpoint. Słuchajcie, co mi się narzuca po tej pierwszej sesji? Nie mam możliwości podładowania smartfona, więc wyczerpała mi się bateria. W porządku jest, aczkolwiek szału nie ma, bo znamy te tryby wszystkie z DJI. Na razie mnie niczym specjalnym nie zaskoczył. Może zaskoczył mnie tym, że jest ten współczynnik kropu, czyli kadruje dość mocno. Natomiast musimy przerwać ze względu na to, że wyładował mi się telefon. Nie mam możliwości podładowania telefonu właśnie z poziomu aparatury. Z innych spraw, jakie mi się tutaj jeszcze rzuciły w oczy, to jest fakt, że nie zastosowano gniazda USB typu C. Ja mam dość krótki ten kabel OTG, więc tabletu nie podłączymy. Ale co ciekawe, jest to tylko gniazdo właśnie micro USB. Czyli po pierwsze mylimy się cały czas stronami, po drugie tego typu gniazda wyrabiają się po mniej więcej roku, pół roku intensywnej pracy, to zależy i później trzeba serwisować. Zastanawiam się, jak chłopaki stoją z serwisem tego i wymianą. Pewnie sprytny serwis to zrobi, natomiast dużo fajniej byłoby, gdybyśmy tutaj mieli faktycznie gniazdo USB typu C. Przechodzimy do orbit, a jeżeli chodzi o orbit, trzeba określić, w którym miejscu jest nasz punkt. To jest nasz punkt, set. Increase altitude to 10. W porządku, set. Jestem na 10.6, set A. Czyli to jest nasze tradycyjne POI, Point of Interest. I teraz będzie to śledzenie. Set. Można mu jeszcze określić, czy CW, czyli counterwise albo counterclockwise. Powiedzmy, że counterclockwise, przeciwne do wskazówek zegara, jedziemy. Nie mam tutaj regulacji prędkości, co ciekawe. Zobaczmy, czy tu jest jeszcze jakieś menu dodatkowe. Format auto exposure. Dobrze, tutaj są tylko ustawienia tylko i wyłącznie ekspozycji. Nie mamy dodatkowych ustawień, jeżeli chodzi o ustawienia samego trybu. Teraz jestem tyłem do niego. Klasyczne POI, z tym, że point of interest tylko 10 metrów minimalnej wysokości tutaj było wymagane. Zrobimy jeden obrót i przejdziemy do kolejnych trybów. Co się stanie, jeżeli bym zszedł niżej? Nie zejdzie niżej, poniżej 10 metrów, słuchajcie. Ok, zbliżmy się w takim razie, można podlecieć za to. Pytanie, czy możemy zobaczyć coś na zewnątrz, co jest, tak jak w Mavicach, na przykład dwójce, w DJI Fly, a DJI Go 4 można. Teraz widzę, co jest na zewnątrz i teraz obracam do siebie. Natomiast to, co chłopaki z Otela zrobili, to jest taka modyfikacja, że nie można zejść poniżej 10 metrów. Dobra, przerwiemy to. Gesture control. Lock, unlock, raise your hands over shoulder for more than 5 seconds.
Dobra. Take a photo of your hands. Recording. To wszystko. Dobra, spróbujmy w takim razie. Spróbujmy ten czyszczę moc. Nie wiem, czy mi się to udało zrobić. Jeszcze raz zobaczmy. Próbowałem się dogadać z nim, nie wiem czy mi wyszło, bo nie mam potwierdzenia, tutaj przechodzimy dalej. Następny tryb inteligentny to jest Precision Flight. Dobrze. Czyli patrząc, słuchajcie, na Precision Flight jest to de facto funkcjonalność taka jak w trybie tripod w Mavicu. Możemy regulować też oczywiście prędkości. Natomiast tutaj kolejna bardzo fajna funkcja to jest Dual Stability. To jest trochę tak jak tryb Cine Smooth, tak? Ten kinowy, zaraz spróbujemy to zrobić. Rozpędzam go. I on pięknie zatrzymuje się dopiero po chwili. Tak, i on pięknie hamuje z dużą inercją, tak mniej więcej 5-7 metrów. Tak mniej więcej wyglądają tryby. Nie ma tutaj hyperlapsów, nie mamy też kierunku określonego. Mniej więcej one są na poziomie Mavica 1, tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o te tryby inteligentne w tym wydaniu otelowskim. Jest tutaj trochę takich rzeczy ciekawych, ale też trzeba się dosyć wysoko podnieść, tak jak na przykład do POI 10 metrów, tak? Do tego Circo czy Orbit 10 metrów. Nie mamy tutaj quickshotów, które są faktycznie hiciorem i paru rzeczy, ale za to mamy inne tematy, jeżeli chodzi o tela, które są bardzo mocne, na przykład bardzo mocne silniki i naprawdę stabilny, mocny lot, niezależnie od warunków. Jeżeli chodzi o wiatr, to tutaj on sobie bardzo dobrze daje radę. Dzięki serdeczne, słuchajcie, za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków, jeżeli chodzi o cykl Otela. Jeżeli Wam się podoba, to prośba o subskrypcję i też komentarz pod filmem, co nagrywać dalej. Jeszcze mam przez parę dni Otela, także możemy tutaj poszaleć bardziej. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!